Dzisiaj magazyn katolicki gości w podwłocławskim wieńcu w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, w której proboszczem jest ksiądz profesor Witold Dorsz. Przyjechaliśmy tutaj z kamerą, aby przed obiektywem wypowiedziały się osoby bardzo ważne dla tej parafii, znaczące poniekąd, a wydaje mi się, że poprzez sposób ich bycia i zaangażowania interesujące. Dlaczego? Przyjechaliśmy tutaj, aby przyjrzeć się kursowi Alfa. Czym jest ten kurs Alfa? Jak wygląda? Do kogo jest adresowany? Jaką ma strukturę? Jaki przebieg? Jaką historię? To wszystko w dzisiejszym magazynie katolickim. Sama idea kursu Alfa wywodzi się z Wielkiej Brytanii, dokładnie z Londynu w latach 70. W jednym z kościołów anglikańskich wytworzono pewne narzędzia, które nazwano Alfa, narzędzia służące do katechizacji. Później, na początku lat 90., jeden z tamtejszych pastorów, bo mówimy o wspólnocie anglikańskiej, wpadł na pomysł, żeby te narzędzia służące do katechizacji użyć do ewangelizacji. I tak też właśnie od początku lat 90. Kurs Alfa zyskiwał na popularności, a w połowie lat 90., dokładnie w 1996 roku, za sprawą kardynała Basila Huma, arcybiskupa westminsterskiego, przeszedł do kościoła rzymskokatolickiego. Jest tutaj ze mną dzisiaj, jak już wspomniałem, proboszcz parafii wienieckiej. Witam bardzo serdecznie księdza profesora. Witam bardzo serdecznie księdza prefekta studiów w seminarium. Dziękuję bardzo. Proszę księdza, jest takie pytanie. Dlaczego Alfa, dlaczego wieniec? Skąd ta idea? Proszę bardzo. Dlatego, że jak ksiądz powiedział, nie tylko niektóre osoby, ale każda osoba jest ważna, każda osoba jest interesująca, tylko chodzi o to, aby też ujawniła się jako taka w wymiarze parafii, żeby odkryła dla siebie Kościół, odkryła parafię. Ja kiedy zostałem tutaj proboszczem, frekwencja na mszy świętej niedzielnej oscylowała w okolicach 10% liczby mieszkańców. Szukałem od samego początku takiego narzędzia, które by pozwoliło jakoś ruszyć parafię, obudzić tego olbrzyma. No Alfa chyba to jest to, czego szukałem. Dzisiaj mamy ostatni dzień, ostatnie spotkanie tej edycji kursu Alfa. Przed nami następne, myślę, że już zaraz po wakacjach, ale to jest to doświadczenie, kiedy ludzie zaczynają czuć, czym jest Kościół. My normalnie robimy trochę na odwrót, bo czy to nie wiem, na wykładach, na katechezie, w kazaniu, próbujemy opowiadać o rzeczywistości Kościoła, ale to jest cały czas abstrakcja. Natomiast to, co daje uczestnikom Alfa, to jest odkryć, poczuć, czym rzeczywiście jest Kościół, czym jest wspólnota Kościoła i przyjąć tak naprawdę to zaproszenie, bo ja myślę też, że jeden z takich czynników, które wpływają na niewątpliwy sukces tej metody, bo to jest jedno z narzędzi, którym dysponujemy, ono w wieńcu się sprawdza, ale myślę, że nie tylko w wieńcu, to, że jest respektowana wolność każdego. Że tak jak dzisiaj klerycy na ostatnich ćwiczeniach też akurat omawiając teksty, fragmenty Osoby i Czynu Karola Wojtyły i jego kilku artykułów antropologicznych właśnie odwoływali się do tego, że człowiek jest osobą. Ja nawet mówiłem, że powinniście zrobić sobie koszulki albo takie plakietki z napisem jestem osobą, jak będziecie gdziekolwiek szli, to o tym przypominać, bo z tym byciem osobą wiąże się też i to poczucie niezwykłej godności, która wynika z tego, że jesteśmy ukochanymi dziećmi samego Boga i każdemu z nas potrzebne jest to doświadczenie bycia kochanym, ale miłość, ona domaga się tej przestrzeni wolności. I jeśli chodzi o kurs Alfa, to ta wolność każdego jest w pełni respektowana. Tu tak naprawdę nic nie jest narzucane. To wszystko jest jako oferta, tak jak Ewangelia. Jest oferta dla wolnych ludzi. To paradoks, że Ewangelia, która jest orędziem wolności, może być przyjęta tylko i wyłącznie w takiej przestrzeni wolności, bo inaczej się niszczy Ewangelię. Ja myślę, że tutaj uczestnicy tego kursu,
Tak jak my z pierwszą grupą jeździliśmy do Torunia, to było nas sześcioro osób i one później się zaangażowały już tu w prowadzenie tego kursu w parafii. Korzystamy też z takiej siostrzanej, braterskiej pomocy ekipy, która prowadzi ten kurs właśnie w Toruniu, ale ci ludzie się zaangażowali i wciągnęli w to innych. Wątpili, mogą o tym sami zresztą za chwilę opowiedzieć, ale wątpili, czy ktokolwiek przyjdzie. Ja martwiłem się tylko, czy na miejsca starczy, ale mówię, no Pan Bóg tak sprawy prowadzi, że będzie dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć, ilu jesteśmy w stanie, o ilu się jesteśmy w stanie zatroszczyć. I tak rzeczywiście było. Rozumiem, że kurs Alfa to jest jeszcze w naszej diecezji swoiste nowum, bo szczerze powiedziawszy, po raz pierwszy usłyszałem o kursie Alfa w diecezji włocławskiej w kontekście właśnie parafii w Wieńcu. Nie wiem, czy jest to jedyna parafia, w której taki kurs jest organizowany, ale wydaje mi się, że jest to nowa inicjatywa, która, no, miejmy nadzieję, że w jakiś sposób Bogu wiadomy w niedługim czasie przyjmie się być może też w innych parafiach. Znaczy ja jestem wiejskim czy podmiejskim proboszczem i tak powiem, te moje horyzonty może są ograniczone trochę do wymiaru parafii, ale nie tylko, bo to trzeba patrzeć też i myśleć w kategoriach Kościoła, zwłaszcza w dzisiejszych czasach i diecezjalnego, i powszechnego przy takiej mobilności, jaka jest. Z tego, co mi wiadomo przynajmniej, jeśli chodzi o naszą diecezję, to są parafie, w których przede wszystkim, jeśli chodzi o młodzież, o przygotowanie do bierzmowania, korzystano z takiego kursu. No właśnie, kursy Alfa dedykowane czy adresowane do różnych odbiorców. I jeśli chodzi też i o dorosłych, zdaje się, że tutaj w pobliżu Torunia, w Lubiczu Górnym takie edycje też się odbywają. Natomiast w samym Włocławku, z tego co przynajmniej wiem, nie. A ja, ponieważ mam to doświadczenie bycia duszpasterzem akademickim, wcześniej już współpracowaliśmy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji diecezji toruńskiej. W związku z tym też i tam się zwróciłem z prośbą o pomoc i tutaj ojciec Jacek ojciec Jacek Dubiel i cała ekipa prowadziła rekolekcje wielkopostne. Mamy gdzieś tam w dalszej perspektywie też planujemy takie porządne misje ewangelizacyjne, ale do tego potrzebni też i są ludzie, którzy się już jako animatorzy zaangażują. I narzędziem do tego jest między innymi kurs Alfa, ale nikt do niczego tutaj nie zmusza. Dzisiaj na koniec tego spotkania ja też zaproponuję, co my jako parafia jesteśmy w stanie zaoferować tym, którzy kończą. Właśnie z jednej strony pod kątem formacji myślimy o grupie biblijnej. Chcemy po prostu wspólnie czytać Ewangelię świętego Marka, ale czytać tak, jak ona była napisana, czyli dla wspólnoty, jako właśnie w atmosferze modlitwy i z gotowością do tego, że ta lektura i to dzielenie się Ewangelią poprzewraca nam życie, czyli z taką gotowością do nawrócenia, we wspólnocie, czyli to odczytując to doświadczenie wspólnoty, które w tej Ewangelii jest zapisane, a jednocześnie też i zaproponować tym, którzy kończą te edycje Alfy, żeby zaangażowali się chociażby w następne takie edycje, które przygotowujemy i na które już tutaj do Wieńca serdecznie wszystkich zapraszamy, bo to nie tylko parafianie, większość uczestników to są parafianie, ale mamy też i osoby, które przyjechały i przyjeżdżają spoza w takiej samej zasadzie, jak my jeździliśmy wcześniej do Torunia. Ja myślę, że też niektórzy spróbują odnaleźć się, czując właśnie to, czym jest Kościół, też jakichś innych form czy przestrzeni zaangażowania we wspólnocie parafialnej. Ja oczywiście, moje zadanie jako proboszcza jest, żeby takie miejsca pokazać, gdzie ewentualnie można byłoby się odnaleźć i gdzie realizować w tej wspólnocie Kościoła, jaką jest parafia. Kurs Alfa, nazwa troszeczkę dziwna, brzmi jak gdyby zaczerpnięta z fizyki albo z języka greckiego. Czym jest Alfa? Sama nazwa, akronim, bo to tak naprawdę jest akronim, pochodzi z języka angielskiego i idzie to mniej więcej w ten sposób. A od anyone can come, czyli każdy może przyjść, niezależnie od wieku, od płci, kurs jest otwarty dla każdego, to jest pełna wolność, kto chce, przychodzi. L, czyli learning and laughter, czyli uczymy się i śmiejemy, bo tutaj z jednej strony bardzo ważne jest to, że my jakby przychodząc ten kurs czegoś doświadczamy, tak? My poprzez te spotkania, które mamy, doświadczamy wspólnoty, doświadczamy Pana Jezusa, ale z drugiej strony również chodzi o to, żeby ta atmosfera na tym kursie była bardzo luźna, żeby tutaj każdy mógł czuć się nie dość, że wolny, to jeszcze radosny, tak? Żeby można było się pośmiać, pożartować ze sobą po to, żeby zbudować tą dobrą relację. Kolejna litera, czyli P, jak pasta.
pasta, czyli z angielskiego to oznacza makaron. I to jest również, no, może w tym kontekście takie trochę dziwne, natomiast już na samym kursie jest to bardzo ważne, ponieważ jednym z ważnych elementów tego kursu jest to, że jest taki posiłek przed samym spotkaniem. Posiłek, który również jego spożywanie wspólne z innymi uczestnikami bardzo integruje grupę. I dlatego jest on bardzo ważny dla całego kursu i zawsze się staramy, żeby on był jak najbardziej bogaty i żeby jak najwięcej ludzi jak najwięcej zjadło, bo jeżeli się coś zje, to się lepiej myśli i się lepiej rozmawia. To jest proste. Później kolejna litera to jest H, jak helping one another, czyli pomagajmy sobie wzajemnie albo pomagamy sobie wzajemnie. Chodzi tutaj o to, że skoro jesteśmy już w tej wspólnocie, w tej małej grupie, no to pomagajmy sobie wzajemnie, budujmy to wspólnotę, budujmy wzajemną relację i budujmy ją w taki sposób, żeby później na podstawie tej relacji osoba, która wyjdzie z takiej, tej małej grupki, mogła odnaleźć się w szerokim kościele, w kościele powszechnym. I ostatnia litera A, ask anything, czyli zapytaj o co chcesz, pytaj o co chcesz. I tutaj tak naprawdę najważniejsza jest przede wszystkim wolność nasza, wolność do zadawania takich pytań, jakie chcemy, i wolność do udzielania odpowiedzi, jakich chcemy. My nie jesteśmy ograniczeni przez to, że jesteśmy akurat na takim kursie, który jest kursem chrześcijańskim. Jeżeli my nie jesteśmy chrześcijanami, to też nie musimy udzielać takich odpowiedzi, jakich od nas oczekują inni ludzie, tak? Jest pełna wolność i my w naszej wolności mamy prawo do wyrażania własnych opinii. Jesteśmy z Katolickiego Stowarzyszenia Apostolskiego w służbie nowej ewangelizacji, ze wspólnoty Pieśń Nowa z Torunia. Jestem liderem tej wspólnoty. Kurs Alfa prowadzimy od 2003 roku. Zaczęło się od tego, że w 2002 właśnie w parafii Świętego Józefa, w której jesteśmy, w której działamy, w której się spotykamy, odbyła się konferencja Alfa, taka ogólnopolska, pierwsza. I od tego tak naprawdę rozpoczęło się rozpowszechnianie tego kursu w całej Polsce. I tak naprawdę od 2003 roku przeprowadziliśmy już ponad 20 edycji tego kursu. Zachęcamy też i rozpowszechniamy tak naprawdę w całej Polsce, szczególnie my jesteśmy odpowiedzialni za Polskę północno-zachodnią. Też mamy nadzieję, że jesienią odbędzie się konferencja Alfa w Toruniu właśnie dla tej części Polski. Tak, ja jestem członkiem również tej wspólnoty, o której przed chwilą Arleta mówiłam, mam na imię Jola. Mam też krzyż misyjny, może tak się pochwalę, jestem świecką misjonarką Najświętszego Odkupiciela. No właśnie, kurs Alfa odkryliśmy jako nasza wspólnota, bo już jest trochę starsza stażem. Istniejemy od 1996 roku. Prowadzimy różne działania ewangelizacyjne. Między innymi ksiądz proboszcz tutaj wspominał o Szkole Nowej Ewangelizacji. Również prowadzimy rekolekcje dla młodzieży z ojcami redemptorystami, bo to przy tej parafii działa nasza wspólnota. No i właśnie w tym 2003 roku odkrywaliśmy, że to jest takie nowe narzędzie do ewangelizacji. Kurs Alfa. Jest skierowany tak naprawdę dla każdego, do każdego. Mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby ochrzczone, jak i nieochrzczone. Mogą uczestniczyć zarówno praktykujący, jak i niepraktykujący chrześcijanie. Przede wszystkim my prowadzimy dla osób dorosłych i dla studentów, ale też dla młodszej grupy jest wtedy taki kurs, taki sam, tylko dla młodzieży, no, ze specjalnymi, innymi troszeczkę metodami podejścia do młodych ludzi. Może powiem kilka słów, bo jestem liderem tego kursu młodzieżowego w naszej parafii od 6 lat. Ksiądz proboszcz poprosił po prostu nas, żebyśmy tą metodą przygotowywali młodych do bierzmowania. I jest to bardzo ciekawa forma, bo rzeczywiście materiały są przystosowane do młodzieży gimnazjalnej w tym wieku. Bardzo dobrze się odnajdują w małych grupach. To jest taka cecha charakterystyczna i myślę, że chyba taki gwóźdź programu czy powodzenia tego kursu, to, że się odbywają rozmowy w małych grupach.
I rzeczywiście, tak jak też już była mowa wyjaśniająca, kiedy wyjaśniana była nazwa, w tych grupach to, co jest cenne i dla tych młodych, szczególnie chyba dla młodych w wieku gimnazjalnym, gdzie oni cenią sobie bardzo wolność, że nie są przymuszani do zaangażowania, że jest tam rozmowa. Próbujemy różnych form spotkań w tych grupach, szczególnie dla młodych, żeby oni tak powoli otwierali się. I myślę, że mamy też takie doświadczenie w przypadku dorosłych osób, studentów, osób dorosłych, że każdy jakby ma swój czas na przyjmowanie treści, które są głoszone na kursie Alfa, na też takim otwieraniu się na innych w czasie tych spotkań w grupach. To jest właśnie takie niesamowite, że nikogo nie przyspieszamy, nikomu nie narzucamy, że musisz teraz, a każdy jakby w swoim tempie, wtedy kiedy jest gotowy, kiedy wie, że to już, że jest w stanie, z wielką radością, bo też inni uczestnicy grupy przyjmują, że to jest ten moment, kiedy on zabiera głos, mówi o sobie, swoje przemyślenia, jakieś doświadczenia. Właśnie, dziękuję bardzo. Słyszeliśmy tutaj przy okazji wytłumaczenia czy tłumaczenia nazwy tego akronimu ALFA. Słyszeliśmy też pewne informacje dotyczące przebiegu czy charakteru. Gdybyście mogły panie przybliżyć nam, telewidzom, jak wygląda właśnie przebieg takiego normalnego, każdorazowego spotkania? Czy te spotkania są podobne, czy one się różnią? Jakie elementy na te spotkania, powiedzmy sobie, się nakładają? Jaka jest struktura takiego spotkania? Bo myślę, że to jest bardzo interesujące, na tyle, na ile gdzieś zdołałem przeczytać. Proszę bardzo. Tak. Kurs Alfa trwa 10 tygodni i spotkanie w każdym tygodniu jest bardzo podobne. Zaczyna się już tu wspomnianym posiłkiem. W zależności od tego, do jakiej grupy jest skierowany kurs, ten posiłek różnie wygląda. Do młodych wiadomo, że to będą jakieś tam przekąski, jakieś niezdrowe jedzenie trochę, chipsy, paluszki, coś takiego, nie? Coś, co dla nich będzie po prostu atrakcyjnym jakimś tam poczęstunkiem. Dla dorosłych to już jakaś kolacja, też według inwencji prowadzących i możliwości finansowych również. Więc to jest ten moment taki fajny, kiedy można się poznawać. Później po tej półgodzinnej poczęstunku półgodzinnym śpiew, muzyka otwiera serca. Na początku różnie to bywa, nie wszyscy się włączają w śpiew, bo wiadomo, nie każdy ma takie doświadczenie jakichś śpiewów religijnych. Ważne jest, żeby to był taki dobrze prowadzony od strony muzycznej, ale na przykład to, co jest naszym takim bardzo ciekawym doświadczeniem w wieńcu, to co zresztą wymyśliłaś, Arleta, powiedz może o tym. Tak, niestety nie mieliśmy możliwości przywożenia ze sobą z Torunia osoby muzycznej, która grałaby na gitarze i poprowadziła uwielbienie. Nie było też takiej osoby tutaj w parafii, która mogłaby się w to zaangażować. W związku z tym, ponieważ w internecie można znaleźć śpiewy różnych pieśni właśnie takich religijnych, w związku z tym ja przygotowuję teksty tych piosenek, zgrywam je, odtwarzamy i wspólnie śpiewamy. Tak, i po tej części właśnie śpiewu, który jest też taką modlitwą serca, tutaj bardzo fajnie w wieńcu się włączają w ten śpiew nasi uczestnicy, jest wykład. Wykład na dany temat, 10 tematów po kolei. Po wykładzie krótka przerwa jeszcze na herbatę, kawę, jakąś tam odpoczynek i właśnie ta rozmowa w grupach, to dzielenie w grupach. Spotkanie trwa mniej więcej tak jeden wieczór, 2 godziny 15, 2,5 godziny. Co ważnym elementem jeszcze jest, to tak w połowie kursu odbywa się taki weekend dla uczestników. W całości on jest poświęcony tematyce, dotyczy Ducha Świętego. Kim jest, też mamy doświadczenie modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Jest to często taki przełom dla wielu osób, kiedy doświadczają obecności Ducha Świętego i te, takiej przemiany też wewnętrznej, przemiany myślenia. Rzeczywiście widać różnicę po tym weekendzie, też w odbiorze treści.
tak jak Jola powiedziała, każdy wykład jest na inny temat, tylko właśnie nie podkreśliła na jaki temat, bo ktoś z zewnątrz by przeczytał jakiś tam kurs alfa, prawda? No jestem wierzącym człowiekiem, chodzę do kościoła, co tam mi potrzebne jakieś kursy? O czym, bo też takie odczucie miałem, no dobrze, ale pójdę na pierwsze spotkanie, nie jest obowiązkowe, mogę iść raz, mogę iść dwa razy, dziękuję, nie odpowiada mi towarzystwo czy ludzie, rezygnuję. Ale tu jest coś fajnego właśnie, wspólna rozmowa, wspólny posiłek i później ten wspaniały wykład właśnie. Te wykłady o niczym nie są więcej jak tylko o Jezusie. Kim jest Jezus? Czym jest grzech? Prawda? I to jest wszystko z Pisma Świętego. I to jest właśnie coś poruszającego. To nie jest jakiś wykład taki, że wyjdzie ksiądz jak na kazaniu i coś tam mówi. Nudny wykład akademicki. No, na przykład, prawda? Tutaj nie to, że tam czy Arleta, czy Jola, czy tam tak jak Adrian powiedział, że oni tam sobie wychodzą i o czymś mówią. Nie, tu jest dany temat, prawda? Na temat Pana Jezusa, Boga, Ducha Świętego, wszystko, co jest w Piśmie Świętym, bo my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Sam osobiście nie dotykałem tego Pisma Świętego, nie otwierałem go. Przede wszystkim ten Nowy Testament, który nas dotyczy każdego dnia, każdego życia. Tam jest wszystko po prostu napisane. Wystarczy otworzyć, poczytać, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Taka, dla niektórych taka tradycja, iść raz w tygodniu do kościoła, coś tam posłuchać, posłać dziecko do komunii i tak dalej, i tak dalej. To jest takie minimum. Takie minimum, prawda? Tak. A czy też uważałem się za katolika, czy zaglądałem tego Pisma Świętego? No nie, taka jest prawda, że nie, bo nie zdajemy sobie sprawy, że to jest bardzo ważne. Czyli owoc jest. Bardzo duży. A w przypadku pani? Obydwoje jeździliśmy wcześniej do Torunia. I na początku tak dziwnie podchodziliśmy do tego, bo nie widzieliśmy, co nas czeka. A chyba nas to przekonało, skoro zdecydowaliśmy się uczestniczyć tutaj u nas w Wieńcu, w tym kursie. Co jest istotne chyba, że nikt nie jest krytykowany, każdy ma prawo powiedzieć, co myśli na ten temat. A jednocześnie, jak tak obserwuję, to jest fajne to, że my się wszyscy tutaj znamy teraz, po tym kursie. Bo kiedyś się tylko widzieliśmy. I jest przyjemnie, jak widzimy się gdzieś na ulicy, uśmiechamy się do siebie, wiemy, że możemy na siebie liczyć. Bo taka przyjaźń została nawiązana, musieliśmy być szczerzy, czasami aż do bólu, otwieraliśmy się, w związku z tym wierzyliśmy tym ludziom, że oni nas nie zawiodą i to jest istotne. Czyli jest to moc, ta przetapiająca moc słowa, no, które państwo słyszeli, którym się dzieliliście, które was łamało. A poza tym chyba widzimy, że inni wierzą może czasami bardziej, człowiek próbuje do nich dorównać, bo... To właśnie to, co kolega powiedział, że to nie wystarczy tylko się pomodlić, odmówić pacierz rano, wieczorem, ale potrzebna jest, prawda, ale potrzebne wspólnota. Też jest wspólnoty, tak. Modlitwa wspólna. I rozmyślania nad tym. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu mają zaszczyt zaprosić wiernych diecezji włocławskiej na kolejny już koncert Uwielbienie, który odbędzie się w uroczystość Bożego Ciała 19 czerwca bieżącego roku w parku imienia Henryka Sienkiewicza we Włocławku o godzinie 20. Honorowy patronat nad koncertem objął Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent miasta Włocławka Andrzej Pałucki oraz starosta włocławski Kazimierz Kaca. Koncert Uwielbienie jest szczególną modlitwą uwielbiającą ciało Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W nieco odmiennej już formie od tej, do której się przyzwyczailiśmy. W uroczystość Bożego Ciała zgromadzimy się wieczorem we Włocławku, w parku Henryka Sienkiewicza, aby pokazać, jak piękna być może muzyka inspirowana Duchem Świętym, jak można przy niej modlić się, tańczyć, odnajdując jednocześnie swoją godność i miejsce w Bożym planie zbawienia. Wielbijmy Boga za Jego obecność wśród nas. Koncert Uwielbienie jest jednym z najbardziej profesjonalnych wydarzeń religijno-kulturalnych w całej diecezji włocławskiej oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Zapraszamy również do odwiedzenia internetowej strony koncertu
uwielbienie.com, gdzie można dowiedzieć się o szczegółach wspomnianego wydarzenia. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Wstęp wolny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pierwsza niedziela po zesłaniu Ducha Świętego to uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To okazja, aby uświadomić sobie i oddać chwałę Bogu, który pojawił się i działa w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielenie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. To piękne pozdrowienie świętego Pawła towarzyszy nam, chrześcijanom, od czasów apostolskich. Towarzyszy nam również codzienne wyznanie wiary w Trójcę Świętą. W każdym dniu wiele razy, na początek, na koniec dnia, modlimy się i pozdrawiamy właśnie. W ciągu dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy. W imię Ojca i Syna i Ducha udzielono nam Chrztu Świętego. W imię Trójcy Świętej kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza nam grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy i kończymy mszę świętą i każdy psalm w liturgii godzin. W imię Trójcy Świętej pożegnamy ten świat. Rozpoczniemy życie wieczne właśnie w Trójcy. W perykopie Ewangelii z uroczystości Trójcy Przenajświętszej czytamy: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał na świat swego Syna po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby nas zbliżyć do tajemnicy Trójcy Świętej. On wprowadza nas w tajemnicę miłości. Wprowadza nas w tajemnicę wymiany, jak jest w Bogu. Tajemnicę dawania i tajemnicę brania. Tajemnicę udzielania na zewnątrz. Czujmy się dziećmi Boga Ojca, przyjaciółmi Jezusa Chrystusa i uświęconym w miłości Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.